Cześć! Dzisiaj Was zapraszam na taki film drogi. To znaczy on będzie tani, bo jedziemy w końcu bardzo ekonomicznym samochodem. Ale gdzie jedziemy i przede wszystkim po co jedziemy, to jest dużo ciekawsze niż to, czym jedziemy. Także chodźcie, zapraszam, powiem Wam o tym w środku. Celem naszej dzisiejszej podróży jest Sanok, a konkretnie Łada, ponieważ jak jechałem na targi poznańskie niedawno, to zadzwonił w ten sam dzień, już się pakuje, wiecie, dzwoni do mnie wujek z Sanoka i mówi: słuchaj, jest taki samochodzik fajny, Łada 2107 w pięknym stanie i jest to człowiek, który chce ją sprzedać. No to wiecie, mnie nie trzeba dwa razy namawiać na takie tematy, to tak jak Menela spod sklepu na wino też nie trzeba namawiać, więc dlatego jedziemy sobie teraz Tikiem, żeby właśnie zobaczyć, co tam jest. Ale to jest taka bardzo nietypowa podróż, bo nie wiem, nie dogadaliśmy się nawet o cenie. Ten człowiek powiedział: niech Pan przyjedzie, porozmawiamy. Ja nie chcę jakichś wielkich pieniędzy za ten samochód, ja chcę, żeby poszła w dobre ręce. No, bardzo mi miło, że wujek mnie zarekomendował i moje dobre ręce. Mam nadzieję, że się wszystko uda i że wrócimy już na dwa samochody. Na razie sobie jedziemy Tico, bardzo ekonomiczne auto, wiecie, teraz dużo jeżdżę Tikiem, Szczecin, Poznań, Niemcy nawet. Ekonomiczne naprawdę i dzięki temu stać mnie na Ładę, nie? Zaoszczędziłem tyle, że mogę kupić sobie Ładę. Żartuję, zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz jedziemy przez miejscowość Ludcza, gdzie się urodził mój dziadek, taki wątek krajoznawczo-turystyczny, bardzo ładne tereny. No i zobaczymy, co z tej Łady będzie. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na ciasteczkach, ale zostanę też nasycony motoryzacyjnie. Trzymajcie kciuki, a ja pokonuję dalej kilometry Deo Tico. Dojechaliśmy do Sanoka. Powiem Wam, że emocje sięgają zenitu. Widzicie, jesteśmy w Sanoku. Prawie że Bieszczady, chociaż oczywiście rodowici sanoczanie się oburzą, powiedzą, że dopiero Lesko to jest brama Bieszczad, a z kolei warszawiacy pomyślą, że Rzeszów to już są Bieszczady. Także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobra, nie będziemy mówić o geografii, bo bardziej interesuje nas Łada, nie? Ciekaw jestem, co tam zobaczę, naprawdę skonfrontuję to z rzeczywistością, może wielkie rozczarowania, może jednak nie. Piękna pogoda, wszystko jest naprawdę wymarzone. Zobaczymy, czy równie piękna będzie Łada. Nie przedłużajmy, jedziemy zobaczyć. Jesteśmy na miejscu. Jest i ona, bohaterka naszego dzisiejszego odcinka. Łada 2107. 86 rok. Właściciel nie chciał się pokazywać. Musicie mu to wybaczyć. Ale powiem Wam, że Łada wygląda całkiem dobrze. Powiem tak, kolor fajny, pomarańczowy, taki czerwono-pomarańczowy, pomidorowy. Takie one były. No najgorzej to mi te felgi nie pasują. Ale widać, że ktoś faktycznie o nią dbał. Zobaczmy w ogóle. Drzwi się fajnie otwierają. Lampka działa. No, co my tutaj mamy? Tutaj mamy fajnie utrzymane wnętrze, naprawdę. Widać, trzeba będzie go troszkę odszczurzyć, ale jest wszystko. Słuchajcie, tutaj boczki, nie boczki. To wszystko się zachowało dobrze. Plastiki, nie jest popękana deska rozdzielcza. No, powiem Wam, że jest naprawdę ranty drzwi. Jest naprawdę nieźle. Tak, zobaczymy, jak jest z tyłu. Jeszcze tak rzeźko się wszystko otwiera. Widać, że auto jest suche. Te boczki są naprawdę fajnie zachowane. Urzeka mnie ta tapicerka. Jest dobrze. Podłokietnik. W środku jakiś koc. Też z epoki. Podłokietnik. Pasy bezpieczeństwa. No, to już jest taki trochę bardziej luksusowy samochód niż duży Fiat. Wszystkie emblematy ma na miejscu. Napis. Zderzak jest prosty. A wydech, to ten wydech to mi się trochę nie podoba, bo on jest tu zakonserwowany.
Wiem, że właściciel chciał jak najlepiej, ale to może nie być dobry pomysł. 1200S pod klapką. Patrzcie, widzicie? Tutaj jest szyfr na zamek szyfrowy, jak z Gangu Olsena normalnie. Dobra. Otwarte, no. Takie dywaniki też z epoki. Jest taki zapach, że ona długo stała. Ona w ogóle dużo nie jeździła, bo ma 77 tysięcy przebiegu. I chyba faktycznie tyle ma, bo popatrzcie, jak to się wszystko otwiera. Klasa. Tutaj chyba powinny być wycieraczki. Popatrzcie, tego brakuje. Czech Republic. No. Zobaczmy pod maską. No i mamy ten silnik. Jest bardzo mocno zakonserwowana ta komora. Może to nie wygląda dobrze, ale nie ma korozji. Tu podłużnice. Silnik jest w miarę suchy. Jest on trochę przypocony, no ale to... Tak to już mają te samochody. Jest dobrze. Słuchajcie, teraz z właścicielem porozmawiam na temat ceny. No i jak on to w ogóle widzi. Także za chwilę się widzimy. Jednak co znajomości, to znajomości. Właściciel zna się z moim wujkiem i powiedział: przejedź się, zobaczysz, jak ci się spodoba, to będziemy dyskutować. Więc co? Przejadę się, nie? Ten samochód ma wszystkie zalety i wady auta, które długo stało. Troszeczkę poszarpuje, trzeba będzie przejrzeć gaźnik. Ale ogólnie jest takie zwarte, biegi fajnie wchodzą. Układ kierowniczy też nie ma jakichś luzów. Hamulce, no cóż, troszkę czuć, że są zastane. Ale z perspektywy kierowcy ten samochód wygląda nawet lepiej niż z zewnątrz. Bo z zewnątrz ta minia na felgach wygląda tragicznie. No i felgi tylne są nieoryginalne. Ale myślę, że jak właściciel nie będzie chciał za to miliona dolarów, to się jakoś dogadamy. Fajnie się wysoko siedzi, ta poduszka troszkę mi przeszkadza. Ale popatrzcie, no naprawdę jest, po prostu ten samochód nie jest zniszczony. Tutaj jeszcze pajęczynka. O, co jest? Widać, że to auto stało, taki zapach jest nawet troszeczkę. No, otworzę okno. Ale tak, trzeci bieg. Trzeba poregulować zapłon, gaźnik, taki pakiet startowy. No ale w zasadzie nie ma się poza tym do czego przyczepić. Także wracamy do pana Bogdana i zobaczymy, jak się uda, to dobijemy targu. Słuchajcie, Łada jest moja, udało się ją kupić. Doszliśmy do porozumienia, cena myślę, że satysfakcjonuje obie strony. A właściciel chciał, żeby poszła w dobre ręce, to była pamiątka po jego ojcu zmarłym 10 lat temu. No i cóż, też powiedział, wiesz, ja nie chcę, żeby ona była w Sanoku, bo po prostu jak na nią patrzę, to wspominam ojca, więc dlatego też nie chciał wystąpić w naszym filmie. Teraz co? Czas na jazdę do Stalowej Woli, mamy jeszcze 150 km, a po drodze wstąpimy na ciastka. Jedziemy. Teraz pójdziemy coś zjeść. Czeka nas kawał drogi. No, może nie taki kawał, ale na Ładę, która więcej stała. W poprzednim roku przejechała 45 km.
no to będzie trochę wyzwanie. Jedziemy na dwa auta. Z drogi już pewnie filmu nie będzie, bo ja się będę musiał skupiać na jeździe, a Mateusz, który filmuje w tej chwili dla Was, będzie jechał tikiem, więc dla niego to też będzie przygoda, bo pierwszy raz jedzie tak starym samochodem. Ale myślę, że damy sobie radę. Teraz widzicie, Sanok się zmienił. Kiedyś tutaj można było przejechać, a teraz są roboty drogowe. Ale no piękny jest Sanok o tej porze roku. Piękny, piękny jak ta Łada. Także zobaczymy, czy będę tak samo mówił po tych 150 km, jak ją zrobię. Ale mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że się trochę rozjeździ. Przeszło mi przez myśl, że może beczkę kupiłeś, bo chciałeś. No powiem, że właściciel miał pomysły i dbał. Będzie żyła. A blacharsko jak oceniasz? W jakim stanie blacharskim jest Łada i co wyszło na oględzinach u Gerarda? Tego wszystkiego dowiecie się już za tydzień. Zapraszam i do zobaczenia. Cześć.